Siemeczko, z tej strony The Blaze i dzisiaj gramy znowu w Minecraft Survival. Widzicie, mam shadery, jakie zarąbiste, kurde, niesamowite. Chodźmy, weźmy nasze rzeczy, zanim zacznijmy, bo bez rzeczy się nie da. No, chciałem wam ogólnie powiedzieć, że to będzie taki gameplay informacyjny. Po prostu z niczego, nic, nie będzie takiego bardziej wszystkiego, wiecie o co chodzi, nie będzie jakiś poważny odcinek. Chciałem wam was zainformować i po prostu się zapytać parę tam pytań. I chciałbym liczyć na parę odpowiedzi też, bo bez odpowiedzi nie będę rozpoczywał nowych serii, o których właśnie będę gadał teraz. Więc no, dobra, pierwszą serię, propozycja taka. To jest po prostu seria z This Journal. To jest Zniszcz mój dziennik, takie coś, jeśli nie słyszeliście. To jest taka książka, która po prostu ma tam zadania i musi na przykład tam jedna strona ci każe zjeść tą stronę, druga wyrwać, trzecia podpalić, inne takiej. Po prostu pod koniec książki będziesz miała tą książkę zniszczoną. To właśnie jest taki cel tej książki. Chciałbym zacząć taką fajną serię, takie, z takiego czegoś. Druga nowa seria, oczekiwana przez takiego jednego mojego widza, paldomi.pl, jest FIFA. FIFA nie wiem czy będzie, ale powinna być pack opening i inne takie otwieranie paczek, może jakieś, nie wiem, gameplaye, nie wiem, zobaczymy. Na pewno jak będę robił FIFA, no to nie będą live komentarze, czyli nie będę na żywo tego nadawał, po prostu będę nagrywał gameplay, a potem o tym opowiadał, nie jak tutaj. Bo na kompie jest o wiele łatwiej, na Xboxie to bym musiał jakoś spać, to było za dużo pierdzielenia, więc... No, tak chciałbym po prostu was zainformować, że FIFA też będzie, FIFA 15 oczywiście, i będzie po prostu zarąbiście. Powiecie jak to jest w FIFA. No, po prostu tyle chciałem wam powiedzieć, że po prostu FIFA i Break This Journal będą tu dwie takie nowe serie. Break This Journal zastąpi po prostu te vlogi normalne, te top 10, które po prostu nie były wypałem, bo takie nudne się zdawały, mi się nie spodobało. Ale po prostu no, tak jak mówiłem, po prostu będą te nowe dwie serie, oczywiście też Minecraft będzie. Będą takie trzy serie. Minecraft, Break This Journal, Break My Journal wszystkiego i będzie też seria z FIFA. Trzy serie, proste, fajne. Po prostu robię wszystko dla was, żeby wam zaimponować. Żebyście zaczęli oglądać moje filmiki. O kurde, ludzie, 357, wiem, że niektórzy dla początkujących, no to kurde, zarobicie to dużo przecież, no jeju. Ale po prostu to tak jest, że jak chce być się youtuberem, no to trzeba mieć po prostu więcej fanów. A jakich fanów nie ma, no to po prostu nie masz tego zaangażowania. Tak samo Dumbass ma pewnie tak samo. Te same uczucia. Wie o co mi chodzi pewnie. Trochę zasiakajmy te piczki i bie. Sorry za to. Yeah. Dobra. Możemy dalej kopać. Owieczki by się przydało zasiekać. No. Chciałem wam powiedzieć takie coś, że takie serie by były fajne. I po drugie to jest właśnie subskryberów. Nagrywam dla was, nagrywam, ale ci subskrybery nie rosną, tylko spadają. Chociaż to takie jest trochę dziwne, bo subskrybery mieli wrastać, a nie spadać. I właśnie to mnie trochę tak przykro mi przestaje, ale to jest smutno. Po prostu nie chcę tracić subskryberów. Jak dajecie suba, no to wiecie. Proszę oglądajcie moje filmy, nie dawajcie suba dla jakieś tam, nie wiem, że uuu, ja ci daję suba, dobra, teraz co? Po prostu daj mi suba, jak mnie ogląda, jak będziesz mnie oglądać, no to po prostu daj mi suba, to wszystko. To jest, nie ma niczej, żadnej rzeczy łatwiejszej niż wejście na internet, zobaczenie mojego filmika, powiedzenie czy jest fajny, czy nie, jak jest fajny, to kliknijcie subscribe, jak nie, no to kliknijcie na inne wideo, problem z głowy. I to wszystko, po prostu, takie łatwe. Bez niczego, bez żadnego, nie wiem, wielkiego halo. No i tyle, ja bym chciał po prostu dostać te tysiaka dojść. Było super, bym do tysiaka doszedł. Chciałbym dojść do tysiąca subów.
To ja już sam tydzień bo strasznie myślałem nad takimi fajnymi challenge'ami, żeby zrobić albo specjalny odcinek na te 1000 subów, które na serio będą fajne, wierzcie mi, tyle włożę w pracy w te specjalne odcinki, że ja wam mówię. Więc po prostu no starajcie się, jak lubicie moje wideo, no to polecajcie innym twarzym znajomym moje wideo, bo wiecie, czemu nie. I no po prostu. Chyba się podobają moje filmiki. Nie bójcie się tego powiedzieć. Chodźcie po prostu. Wiem, że nie jestem popularny, ale YouTube nie chodzi o popularność. Znaczy chodzi, ale nie macie się krępować. Jak lubicie jakiegoś takiego YouTubera, który po prostu nie jest popularny, ani sławny, to nic po prostu. Lubisz go, no to lubisz oglądać, no to oglądasz. A jak tak lubisz, no to po prostu powiedz swoim kolegom, żeby dali mi suba. Wiecie, inne takie. Byłoby zarąbiście. No i to wszystko po prostu. Bo na tyle z takich tych gówienek. Więc po 6 minutach możemy nareszcie dojść do naszego takiego gameplaya. No, możemy dojść do naszego gameplaya. I to wszystko. To by było na tyle z mojego komentarskiego, promującego i inne takie. Oczywiście chcę wam, tym ludziom, którzy oglądają moje filmiki z chęcią, nie z przymusu, to wam strasznie dziękuję, bo ludzie jak wy po prostu mnie tak uszczęśliwiacie, że kurde, nie wiecie jak bardzo się cieszę z was, jestem taki dumny, że wcale nie wiecie jak bardzo jestem dumny. Nawet nie wiem czy ja to w ogóle umiem pokazać, że jestem taki dumny, ale wiem jedno, po prostu, no, po prostu, to miało być, ale wiem jedno, uwielbiam jak mnie oglądacie, uwielbiam dla was nagrywać wideo, po prostu pomóżcie w paru rzeczach, jak wiecie o co chodzi, rzeczach jak jak się nazywa, rzeczach jak więcej komentarzy, bo chciałem też takie bardziej, żeby to wideo interaktywne, jak wiecie, bo interaktywność to jest zarobista rzecz, a jak nie ma interaktywności, no to wideo no, fajne i wtedy to nie będzie też fajne. Chciałem po prostu ulepszać moje wideo najbardziej jak się da, bo wiecie, ulepszanie wideo to jest najbardziej taka potrzebna rzecz. Wiem, to jest trochę wungla, ale tam. No, po prostu chciałem to powiedzieć. I to wszystko. No. Coś tam chciałem powiedzieć. Że dziękuję wam za bycie moimi fanami. Jak uwielbiacie mnie, promujcie proszę. Zróbcie to z waszej przysługi, z mojej przysługi, za to, że po prostu mnie lubicie. To jest dużo ględza, gdzie chcę być popularny. To nie myślę, że tylko to robię dla fejma i tego, ja robię to z przyjemności. Zapytajcie się Dumbasa nawet, że ja mu nawet pomagam, ja to robię z przyjemnością. Ja gram, komentuję specjalnie dla was. Potrzeba po prostu więcej ludzi, którzy będą po prostu stale komentować o moich wideach. Co ja robię z tą krową, nie wiem. Ale no, potrzeba tych stałych ludzi, którzy będą wchodzić, komentować. No bo ja bym chciał takie bardziej interaktywne zrobić, jak Your Minecraft, czyli wasz Minecraft. Na przykład mówicie mi, jaki dom mamy zrobić, co mam w następnym odcinku wykopać, ile tego mam wykopać. Ile mam tego zabić, ile tam tego, co mam stworzyć, takie coś. Takie miałem fajne serie w planie, ale potem mówię, że kurde, to przecież nie wypali, bo tutaj nie ma komentarzy na moich wideach i po prostu nie da rady. Jak będą komentarze, to zacznę robić takie fajne filmiki, ale jak nie będzie, no to po prostu będą gameplaye, vlogi i to wszystko. Więc proszę, komentujcie. Nawet dla waszej własnej przysługi. Im więcej komentarzy, tym lepsze będą wideo. Lepsze będzie wszystko, więc mówię wam po prostu, że no, już nie jestem dumny z was, ale po prostu mam dla was takie next steps, czyli rzeczy, które moglibyście jako widzę polepszyć sobie. To są komentarze. Lajki i tam viewsy mnie nie obchodzą. Będziecie fajnie komentować, jakieś tam fajne pomysły dawać, albo inne takie, nie wiem, zrób to, zrób tamto. Wtedy zacznę robić te interaktywne odcinki. Wtedy będzie super i wtedy będzie się fajnie układać. A nie, że ja po prostu siedzę przed tym kompem, nagrywam
gram, komentuję, trochę edytuję, uploaduję i po prostu czekam, aż będzie parę wyświetleń. To jest nudne, wam powiem. Ja bym lubiła, wiecie, jak wchodzicie na YouTube'a i po prostu masz taki dzwonek tam w waszej górnej prawej stronie. Zrobię, będziecie mieli taki dzwonek. Jak zawsze jest taki jeden na czerwono. Się tak cieszę, ekscytuję. Klikam, a nagle bum. Goście skomentował filmik z Monster Creator albo coś takiego z innego kanału i tak trochę głupio wychodzi, bo się cieszyłem. Się cieszy, jest, nareszcie ktoś skomentował. Inne tak się cieszyłem, tak fajnie było. Ale potem się okazuje, że to nawet gościu skomentował. Po prostu odpowiedział na moim komentarzem, na inne wideo i tak trochę. Nic nie jest fajne po prostu. Po prostu chcę tej interaktywności. I to wszystko, co od was oczekuję. Więc to był taki krótki odcinek, gdzie dużo grindziłem, ale dużo też się nie działo, ale po prostu był taki odcinek, żeby nie było, że znowu nie uploaduję przez tyle dni. Po prostu nie uploadowałem przez tyle dni, bo świętowałem Sylwestra z kuzynem, bo się przygotowałem do czegoś tam, miałem pracę domową w szkole do robienia i inne tak, i dużo rzeczy miałem na głowie i po prostu rzeczy nie zrobię, no przepraszam was, jak nie uploaduję. Dlatego po prostu chcę zlimitować sobie wideo, nie jedno codziennie, tylko będą z 3 wideo co tydzień. No, bo jak macie to jedno wideo codziennie, no po prostu to się wam może strasznie szybko znudzić. A ja właśnie tego nie chcę, bo dopiero to zauważyłem. Nie mogę wam dać się domu znudzić za szybko. Mam 3 wideo tygodniowo i koniec, i kropka. 3 wideo, Minecraft, Rabbit's Journal i... FIFA. No. I to wszystko. To by było na tyle z mojego komentarza. Więc kochani, jeśli się spodobał odcineczek, to lajkujcie, komentujcie. To jest takie najbardziej, co jeśli chciałbym. Oczywiście z subskrypcjami też, bo subskrypcje też są strasznie ważne, więc no, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Z waszej przysługi, z mojej przysługi. Z waszej chęci to róbcie, nie dla mnie, znaczy też to róbcie dla mnie przy okazji, ale przede wszystkim róbcie to dla siebie. Więc kochani, to by było do końca, więc ja tutaj będę kończył. Nie, ja to już mówiłem, dobra. No to kończymy. No, dobra, na razie. Hej, babua. Peace.